Jako jeżdżącego, jako ścigającego się zawodnika, pasyście swoich współpracowników z Urzędu Miasta Poznania, Darka Łapawy, pana Bartosza Gusa. Dzisiaj Wielkopolska zjawiła się tutaj na torze Poznań. Będzie to ważne wydarzenie, absolutnie wzorcowe, a ja tutaj przez te kilkanaście ostatnich lat spędziłem wiele dni, kilkaset razy prowadziłem kolarzy od startu do mety, bez względu na to, czy padał deszcz, czy było słońce. Bardzo serdecznie na briefingu poświęconym reaktywacji kolarskich czwartków. Zapraszam tutaj do mikrofonu oczywiście prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. No, po pierwsze, czwartki kolarskie to coś, bez czego sobie nie wyobrażam funkcjonowania Poznania. Kiedy się dowiedziałem, że tak naprawdę kończymy z czwartkami kolarskimi, pomyślałem o Romku Szaju i mówię, ten człowiek poświęcił kolarstwu swoje życie i tego nie można zaprzepaścić. To z uwagi na szacunek dla Romka Szaja zacząłem obdzwaniać różne osoby. Usiedliśmy do stołu z dyrektorem Wydziału Sportu, z moim zastępcą i postanowiliśmy to uratować po to, żeby pamiętać o Romku Szaju. I po pierwsze, tak, bardzo się cieszę, że będziemy mieli tutaj Akademię Młodego Kolarza. Tor Poznań to wyjątkowe miejsce, gdzie te umiejętności kolarskie można szkolić i tych młodych kolarzy to nie ma lepszego miejsca. Dziękuję za to, że tutaj też jest wsparcie pana Sebastiana Kluczyka, czy mam nadzieję, że dzisiaj więcej o tym powie pan Wojciech Kruczyński. Tutaj. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za te wsparcie kolarskich czwartków, jak również pana prezesa Wielkopolskiego Związku Kolarstwa i wszystkich zaangażowanych w to, żeby te kolarskie czwartki były dalej kontynuowane. Dziękujemy Kubie, który mam nadzieję nas będzie cały czas wspierał z myślą o ojcu, bo to też ku jego czci robimy te kolarskie czwartki. My ze strony Automobil Klubu będziemy wspierać jak najbardziej, udostępniając ten jedyny obiekt w kraju, który nie tylko jest przeznaczony do sportów motorowych, ale też właśnie do kolarstwa, wodkarstwa i innych dziedzin sportu. Nie wiem, jak to jest.
Ja pamiętam, jaka była baka, która seniorów gęcią, nie? Ja mam przerwy.